Andrzej Szoka jest znanym artystą naszym koszalińskim. Studia skończył i to jest właśnie rocznica rozpoczęcia długiej i dobrej drogi kariery artystycznej, bo to jest rocznica ukończenia dyplomu na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Znany jest, często nie wystawia, ale obrazy jego są bardzo takie treściwe i właściwie każdy może znaleźć w nich to, czego oczekuje od dobrego malarza. To jest naprawdę, krótko mówiąc, żeby nie wdawać się w żadne duże oceny, to jest kawał dobrego malarstwa. A czego pan oczekuje od dobrego malarstwa? Takiego, który potrafi widza, czy tego, który coś chce, zatrzymać na moment, chwila refleksji, chwila uwagi, rozwagi i tego, czego nam naprawdę tak brakuje w tym zaganianym życiu, czyli właściwie takiego spokojnego spojrzenia na coś, co nas może zainspirować, może nas zastanowić. Refleksja nad swoim, nad cudzym, nad naszym wspólnym życiem, nad naszym wspólnym losem. Temat jest różnorodna, prawda? Tak, różnorodność jest duża, to widać po obrazach. Zresztą to jest taka pewna retrospektywa, w związku z czym artysta z różnych swoich okresów twórczości zebrał, myślę, że najlepsze obrazy, to tak myślę, tak właściwie jestem pewny. Ale właśnie w tego typu twórczości najlepiej się znajdujemy. One są jakby najbliższe tej narracji takiej humanistycznej. Nie są zbyt nowoczesne, do czego człowiek taki jeszcze się nie jest przygotowany. Nie ma tego backgroundu, nie ma takiego porównania. Dlatego te obrazy, każdy tutaj, tak jak mówię, może znaleźć coś dla siebie, bo one są dosyć czyste. To witać pana prezydenta Piotra Jedlińskiego. Pragnę powitać również przewodniczącego Komisji Kultury Rady Miasta, pana Ryszarda Dawskiego, oraz przewodniczącego Rady Kultury przy prezydencie miasta Grzegorza Funkę. I wszystkich państwa bardzo serdecznie. Witam. Witam państwa bardzo serdecznie. Miło mi państwa bardzo serdecznie powitać jeszcze raz. Znamy się z niektórymi z państwa osobiście poprzez obrazy, które wiszą państwa na ścianach. Jestem nad wyraz mile zaskoczony, że pan prezydent przyszedł na tę moją wystawę. Umawiał się ze mną na meczu AZS-u. Dotrzymał słowa. Oby tak zawsze było. Drodzy państwo, żeby dzisiaj artysta zrobił wystawę, taką jak państwo widzicie, to Van Gogh by sobie drugie ucho uciął na pewno. To jest bardzo duży wysiłek. Nie tłumaczę się, tylko po prostu dzisiejsze czasy są straszne do życia, w sensie każdy, ja nie mówię, że dla artysty, broń Boże, dla każdego, to gonimy po prostu za światem, za sobą, za dziećmi, za pracą, za wszystkim. Ja nie jestem wolny od tego, dlatego może tak mało maluję. Mało to znaczy za mało, bo maluję codziennie. Wydaje mi się, że powinienem malować jeszcze więcej. Wisi tutaj troszeczkę tych obrazów. Ja myślę, że za każdym obrazem jest przynajmniej 20 następnych. Czyli jeżeli państwo pomnożycie te 50, co tu jest, to przynajmniej 1000 ich namalowano. 1000. A może więcej. Drodzy państwo, skończyłem Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, tak się złożyło, jako mieszkaniec Koszalina, taki zwykły chłopiec chodzący po tym mieście. Postanowiłem sobie w głowie, że wyjadę stąd. Ale wróciłem jako absolwent tej szkoły. Drodzy państwo, bardzo chciałbym, żebyście dzisiaj sobie popatrzyli na te obrazy. Znacie te, które są duże za mną. To dla nas wielka, ogromna trauma, prawda, w historii. Są obrazy wesołe, są obrazy mniej wesołe, są moje tragedie, które są też na tej sali. Są państwa tragedie, prawda, które stają za mną. Także oprócz tego wesołego, kwiecistego pejzażu jest również parę obrazów, które coś tam chcą powiedzieć więcej. Czasowo to wygląda w ten sposób, że obraz, który jest tam z tyłu za państwa plecami, taka duża głowa, nazywa się Zgłodniałec. To jest obraz, który namalowałem na studiach w 1983 roku. Ten obraz namalowałem ze złości na Jaruzelskiego, bo dostałem stypendium króla Norwegii i Jaruzelski nie dał mi paszportu.
za to dał mi sam stypendium. Więc tak się miały losy młodych ludzi w Polsce w latach 80. A obok wisi autoportret, który namalowałem 2 tygodnie temu. Czyli po prostu minęło 30 lat pomiędzy dwoma tymi rzeczywistościami. Tam są duże oczy człowieka, który chciałby zobaczyć świat, a ten, który jest 30 lat potem, trochę zamyka je, bo już nie chce na niego za bardzo patrzeć. I szczególna okazja, ja bym powiedział tak, że mówił Pan o swoich autoportretach, na jednych, na których Pan patrzy na świat, na drugich, na których Pan nie chce patrzeć. Dzisiaj tak. Dzisiaj tak, ale dzisiaj jest, zawsze jest jutro, więc ja 30 lat minęło i 30 lat, jak sam Pan powiedział, to jest 1000 obrazów. Jak się te oczy zamyka, to przynajmniej następnego 1000 tych obrazów się już nie namaluje. Więc ja życzę Panu, żeby jednak Pan te oczy dalej otworzył, dalej tworzył. Nie... Udało mi się przeżyć. Drodzy Państwo, wszystkie oficjalne rzeczy są oficjalnymi. Tam jest takie szkło kontaktowe z napojem. Bardzo proszę sobie się poczekać. Ja Panie, pierwsze pytanie, jakie mi zadano na wystawie, jaką kiedykolwiek robiłem. Pierwsze, jaką robiłem studia, przyszedł taki pan starszy. Mówi, a dla kogo Pan maluje? Ja mówię, dla przyjaciół. Przyjaciół ma się różnych. Bogatych, biednych, szczęśliwych i nieszczęśliwych. Każdy powinien w sztuce znaleźć nastrój jest dla siebie, również ten mój, prawda? Ja nie zawsze maluję obrazy szczęśliwie, nie zawsze maluję w dobrym czasie, nie zawsze maluję w czasie dla ciebie, powiedzmy sobie, wyjątkowo dobrym albo wyjątkowo złym. Różne, te obrazy są różne, prawda? Są moje osobiste tragedie, są tragedie wspólne, są chwile, kiedy ciężko jest zabrać się za malowanie, no ale trzeba malować i wtedy wychodzi to, co wychodzi. Obrazy nie są malowane tylko, powiedzmy sobie, dla mnie w kuku różańcowym pod tytułem spotykamy się i malujemy. To jest moja praca, to jest moje posłannictwo, pewnego rodzaju religia, prawda? To jest mój język, którym się posługuję, porozumiewając się ze światem. I dlatego on jest różnorodny, dlatego jest portret, dlatego jest martwa natura, dlatego jest ten kamień, dlatego jest jakieś smutne drzewo, które gdzieś tam płonie i wiele, wiele innych różnych rzeczy, które jakby napędzają moje życie. No, od jednej ściany do drugiej, czyli od szczęścia do nieszczęścia, ale obie te rzeczy istnieją. Malarz może w ten sposób nie robi, że się pisze książkę, która ma być komedią, albo robi się film komedia, albo robi się film tragedia, prawda? Nie, dzisiaj maluję obraz na czarno, jutro na różowo. Tak jest w życiu. Proszę powiedzieć, czy ta Pana twórczość, te inspiracje są inne niż były 30 lat temu, kiedy zaczęliśmy? Ten czas zakręcił jakby takie koło. Wydaje mi się, że to, co jest na tym obrazie, pierwszy, kiedy był stan wojenny w Polsce, kiedy my, młodzi ludzie, strajkowaliśmy na Akademii, kiedy wszyscy myśleliśmy, że będzie wolny kraj, kiedy wszyscy myśleli, że po prostu Zachód i my to jedno i tak dalej, i tak dalej. Stała się tragedia, prawda? Stał się stan wojenny i wszystko wróciło jakby do jakiejś kurtyny z czarnym światłem. I w tym momencie dla mnie, to po 30 latach świat jakby stanął znowu w tym samym miejscu, czyli w miejscu, w którym znowu są ludzie, którzy dostali taki niespodziewany cios w plecy, jakby nie spodziewając się tego, że ktoś może w pewien dzień wyłączyć im prąd, prawda, z życia. Nam kiedyś wyłączono, mi osobiście, dla mnie to była straszna tragedia. Artystą. Obalaj się.